Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Państwo już powoli do nas dołączają. Jeszcze chwilkę poczekamy, damy wszystkim sekundkę na odpalenie. I witamy Państwa bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym webinarium. Bardzo się cieszę, bardzo mi miło Państwa powitać. Ja się nazywam Michał Tragarz, Centrum Edukacji Obywatelskiej. I na dzisiejszym spotkaniu, temat dzisiejszego spotkania jest uczę historii i teraźniejszości z pomysłem. Tak, zachęcam wszystkich, którzy do nas dołączają, do przywitania się, napisania na czacie tradycyjnie, skąd Państwo są. Zarówno witam osoby, które są z nami na Zoomie, jak i osoby, które nas dzisiaj oglądają na Facebooku. I proszę tak wszystkich o krótkie przywitanie się. Czat jest właśnie po to, żebyśmy mogli tutaj się zobaczyć, skąd jesteśmy. I teraz tak, jeszcze krótka informacja formalna. Nasze dzisiejsze webinarium odbywa się w ramach programu Uczę Historii i Teraźniejszości z CEO, który jest współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Szkoła Ucząca Się. Dla tych, którzy nie znają, myślę, że większość Państwa już z CEO miała okazję współpracować. Dla tych, którzy może są z nami pierwszy raz przy okazji tego dzisiejszego spotkania, jesteśmy największą w Polsce organizacją pozarządową zajmującą się edukacją i współpracujemy ze szkołami, nauczycielami, nauczycielkami, proponując różnorodne metody nauczania oraz tematy, które można podejmować w szkole. Już od 28 lat działamy i ta skala, której działamy, to około 40 tysięcy nauczycieli i dyrektorów z około 10 tysięcy szkół w całej Polsce, którzy skorzystali z naszych różnych form programów. Więcej na ceo.org.pl Państwo znajdziecie. Można korzystać albo z materiałów, które są dostępne na naszych stronach, różnorodnych materiałów edukacyjnych, między innymi właśnie dotyczących historii i teraźniejszości, o których szerzej powiemy, ale nie tylko tego przedmiotu. Zachęcam do śledzenia nas na naszej stronie na Facebooku, żeby dostawać informacje o wszelkich bieżących właśnie wydarzeniach, programach bezpłatnych, które dla Państwa przygotowujemy, jak i również z naszej oferty szkoleniowej, które można zamawiać. Możemy przyjechać do Państwa szkoły, przeprowadzić warsztaty z bardzo różnorodnych tematów. No i bezpłatne programy edukacyjne, akurat w przypadku programów już do większości z nich rekrutacja w tym roku dobiega końca, ale jak wciąż jeszcze kilka rekrutuje, też na tej stronie znajdą, na stronie ceo.pl znajdą Państwo informacje. Natomiast to, co dziś przed nami, to co się wydarzy podczas tego spotkania, co chcielibyśmy omówić, no to przede wszystkim przedstawić Państwu program właśnie Uczę Historii i Teraźniejszości z CEO i to wsparcie, z którego można korzystać, które Państwu oferujemy, materiały, które już wypracowaliśmy i w trakcie całego tego roku szkolnego jeszcze będziemy wypracowywać, których mam nadzieję zachęcimy Państwa do korzystania z nich, zarówno te, które my jako CEO wypracowujemy, jak i również te, które powstają w ramach szerszej koalicji organizacji pod nazwą Obywatelski HIT. Jest tych materiałów jeszcze więcej. Pokażemy kilka stron, na których właśnie te różnorodne materiały można znaleźć. W drugiej części spotkania tu już będzie rozmowa z naszą gościnią i gościem, ekspertami, których za chwilę przedstawię. Porozmawiamy o tym, jak rozmawiać z młodzieżą, jak w ogóle te tematy, które w HIT-cie się pojawiają, poruszać w taki sposób, żeby z jednej strony nie unikać takiej rozmowy właśnie otwartej, ale też, żeby właśnie to działo się w bezpiecznych warunkach, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą się pojawić w tych rozmowach. I również to, co jest dla nas bardzo ważne w wątku hitowym, ale oczywiście nie tylko, bo to jest ten temat, którym się zajmujemy, czyli jak włączać wątki edukacji obywatelskiej i takie metody aktywne, nauczanie historii i teraźniejszości, kilka pomysłów,
To jest oczywiście taka zajawka tego podejścia, które będzie w całym tym programie prezentowane. Tych webinariów będzie jeszcze kilka w tym roku szkolnym i będziemy na pewno te tematy też pogłębiać i szerzej nad nimi pracować. Oczywiście zachęcam do zadawania pytań, do komentowania na czacie. Nie obiecuję, że na wszystkie pytania, które się pojawią, będziemy w stanie odpowiedzieć, ale postaramy się odnosić do tego, co na czacie będzie się pojawiało. Jeśli też mają Państwo już jakieś swoje doświadczenia, swoje może dobre praktyki albo swoje propozycje, czy materiałów, czy sposobów tego, jak historii teraźniejszości można uczyć, no to jak najbardziej jesteśmy ciekawi. Piszcie zarówno na Facebooku, jak i na Zoomie w komentarzach. I tak, właśnie ze mną dzisiaj współprowadzi to webinarium Honorata Michalak, która jest koordynatorką właśnie tego programu i powstawania naszych materiałów i też opowie właśnie o tej naszej ofercie. Witaj, Honorato. Dzień dobry wszystkim Państwu. Czy ja mam się teraz przedstawić? Możesz powiedzieć, zapraszam. Jestem historyczką, mam ze sobą kilkanaście lat pracy w liceum i w innych typach szkół. Od kwietnia tego roku pracuję w CEO pod czujnym i doświadczonym okiem Michała. Zajmujemy się przygotowaniem materiałów, które mam nadzieję Państwo sami ocenicie i uczniowie ocenią, okażą się przydatne. Na tyle, na ile zdążyliśmy się już przekonać, chyba w dość znacznym stopniu już czujemy, jak dużym wyzwaniem jest nauczanie HIT-u. I właśnie zaprosiliśmy też nauczycielkę i nauczyciela z różnym też doświadczeniem, którzy, no, części z Państwa już na pewno są znani, żeby również tym doświadczeniem się podzielili. Jest z nami Agnieszka Jankowiak-Maik, nauczycielka historii WOS, aktywistka edukacyjna znana jako babka od histy, też laureatka nagrody imienia Sendlerowej, medalu wolności słowa, tutorka, trenerka Odysei Umysłów, no i wiele innych wcieleń. Witaj, Agnieszko. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że to moje doświadczenie też się okaże ciekawe, ale ja najbardziej czekam na Państwa doświadczenia na czacie, bo tutaj jest zawsze kopalnia wiedzy, także dzielcie się. I Maciej Wojdyna, pedagog, nauczyciel języka polskiego w liceum, technikum. Od ponad dekady zajmuje się edukacją, rozwojem osobistym dzieci i młodzieży, absolwent Szkoły Dobrej Edukacji oraz Instytutu Tutoringu Szkolnego. Dobry wieczór, Macieju. Dobry wieczór. Tak samo jestem z dużym apetytem i ciekawością tutaj nastawiony na nasze spotkanie. Ale zanim przejdziemy do przedstawienia tego, co dla Państwa przygotowaliśmy, na początku chciałem zaprosić do krótkiej takiej rozgrzewki. Też chcemy zbadać trochę, z czym tutaj do nas przychodzicie. Taki quiz obrazkowy. Za chwilę pokażemy różne postawy wobec HIT-u, które tutaj zebraliśmy na podstawie wnikliwych badań. Tu Honorata przeprowadzała takie badania jakościowe w terenie i prośba o to, żeby napisać na czacie, żeby każdy z Państwa się zastanowił, która z tych postaw takich symbolicznych jest dla Was najbliższa i napisał numerek danej postawy. Czy jest to postawa dyrektora? Ktoś musi to zrobić. Być może jest to postawa polonisty, że HIT to prawdziwy biały kruk, a może WF-isty, że tylko joga może nas uratować. Czy też etyka, który uważa, że w sumie z punktu widzenia wszechświata to HIT nie ma większego znaczenia. Może katecheta, który już teraz modli się o zbawienie. Historyk również uważa, że nic nie trwa wieczne. Albo matematyk, który liczy na to, że jakoś mu się z tym HIT-em uda. Dajcie znać, jakie postawy są Wam osobiście najbliższe. Widzę szóstki, dużo szóstek, siódemka, czwórka i szóstka, czyli sporo takiego podejścia, że to właśnie albo nie ma dużego znaczenia, albo nie trwa wiecznie, ale też dwójka, proszę bardzo, biały kruk się pojawia, szóstka, siódemka, ale chyba szóstka dominuje zdecydowanie tutaj. Historyk, no pewnie też jest to
realna tożsamość dużej części z Państwa, nauczycieli historii. Trójeczka się nawet pojawiła. O, tutaj jest osoba, która wierzy w jogę, w moc zbawczą jogi. Czwórka, szóstka. No o, zdecydowanie tutaj, no cieszymy się, że jakoś te takie bardziej, można powiedzieć, takie stoickie postawy, które prezentują właśnie etyk i historyk, jednak dominują, czyli nie ma raczej takiej rezygnacji. No, my też wierzymy w to, że to jak my, jak i wiele organizacji tutaj stara się przygotować te materiały, też pomoże w tym, żeby przejście tego roku szkolnego było po prostu, nie tylko tego roku szkolnego, ale tego przedmiotu, było prostsze. Dobrze, honorata, to powiedz, co w takim razie w naszym programie całym proponujemy. Więc dobry wieczór raz jeszcze. Przechodząc już do meritum, przede wszystkim proponujemy materiały, które mamy nadzieję okażą się pomocne dla Państwa. Te materiały są dostosowane do wymagań podstawy programowej i kilka slajdów dalej będę opowiadać o tym, jak one się dzielą, jeżeli chodzi o formę i zawartość. Poza materiałami, które stworzyliśmy i będziemy nadal tworzyć docelowo dla HIT-u, udostępnimy jeszcze treści podręcznikowe z podręczników CO wydanych wcześniej, tam gdzie te treści korespondują z zagadnieniami szczegółowymi podstawy programowej. Te rzeczy, o których mówię, są dostępne na stronie, którą tutaj widzicie Państwo link do tej strony. Ta strona nie wymaga logowania. I tam znajdziecie pojedyncze pliki ze scenariuszami oraz pojedyncze pliki z treściami podręcznikowymi. Jeżeli chodzi o nasze plany, to są one dość ambitne. Zamierzamy przygotować materiały do 88 zagadnień podstawy programowej, czyli niestety nie będziemy przygotowywać wszystkich zagadnień. Dla tych z Państwa, którzy zdecydują się zarejestrować w programie, będzie dostępna platforma, to jest osobne miejsce w sieci poza tą ogólnodostępną stroną i na platformie znajdziecie Państwo modele, scenariusze wraz z modelami odpowiedzi. To jest istotne, ponieważ na tej ogólnodostępnej stronie, gdzie nie musicie się logować, tam owszem będą scenariusze, ale nie będzie w nich modeli. Poza dostępami do tych dwóch miejsc oferujemy warsztaty stacjonarne w 5 lokalizacjach oraz cykl webinariów tematycznych i to nasze dzisiejsze spotkanie jest pierwszym w cyklu. Zapraszamy do zgłaszania się do 1 października i macie Państwo link do formularza. Dobrze. Czy widać stronę? Widać. Tak. To może jeszcze powiemy, jak te materiały mamy na stronie ułożone? Dobrze. W takim razie to, co Państwo widzicie, gdybyś mógł trochę podjechać do góry jeszcze na chwilkę. To, co Państwo widzicie, to jest tak zwana baza wiedzy i jak jedziemy teraz na dół, mamy pierwszy rozdział podstawy programowej uporządkowany według zagadnień szczegółowych. I kiedy klikniemy na przykład w 1.5, tam się wyświetla oczywiście treść zagadnienia. Widzicie Państwo scenariusz i poniżej materiał z podręcznika. W wersji takiej bogatej będziecie mieć 2 takie linki. Może być też tak, że niektóre zagadnienia będą miały tylko scenariusz albo tylko materiał z podręcznika. I w miarę jak będzie nam przybywało tych materiałów, będziemy po prostu zamieszczać kolejne zagadnienia szczegółowe kolejnych rozdziałów podstawy programowej. Czyli mamy nadzieję, jest to dość proste, jeżeli chodzi o dostęp. Nasze założenia. Oczywiście tu można by bardzo długo mówić, ale żeby Państwa nie zabić szczegółami. Uważamy, że szkoła jest takim miejscem, w którym uczniowie powinni móc wyrażać własne poglądy, móc się nimi wymieniać, dzielić. Oczywiście chodzi szczególnie o poglądy dotyczące istotnych, bieżących zagadnień współczesności. To, co jest dla nas ważne, jeżeli chodzi o pomaganie Państwu w nauczaniu, to jest na pierwszym miejscu kształtowanie krytycznego myślenia, to znaczy odróżnianie opinii od faktów, nauczanie oceniania autentyczności,
autentyczności, wiarygodności informacji i identyfikowania również takich przekazów, które są obliczone na zmanipulowanie odbiorcy. Jeżeli chodzi o poglądy i opinie, wyrażanie poglądów i opinii, to chcielibyśmy również przygotować młodzież do uczestnictwa w dialogu i debacie. Bardzo nam zależało, tworząc te materiały, na tym, żeby rozszerzyć kontekst od lokalnego do globalnego, czyli wyjść poza takie nauczanie stricte i wyłącznie w kontekście polskim czy nawet europejskim, ale żeby prowokować do zainteresowania światem. Staraliśmy się i będziemy się starać tworzyć materiały tak, żeby wszędzie, gdzie to tylko możliwe, nawiązywać do teraźniejszości. No i wreszcie będziemy też starali się załączać takie treści, które będą zachęcały do zaangażowania społecznego i obywatelskiego. Tworząc te materiały, chcieliśmy, żeby one były maksymalnie ułatwiające pracę. No to już Państwo i uczniowie ocenicie, czy nam się to udaje, czy nie. I tutaj feedback byłby bardzo, bardzo pożądany i mile widziany. Staramy się wykorzystywać metody aktywne. Oczywiście w niektórych scenariuszach jest tego mniej, w innych więcej. Są takie scenariusze, gdzie najistotniejsze są pytania i tak naprawdę prowokowanie, skłanianie do refleksji. Staraliśmy się, żeby wykorzystywać możliwie zróżnicowane źródła, więc tam będą i wideo, i podcasty, i teksty, i mapy, i ilustracje, i tak dalej. Tutaj staramy się i będziemy się starać. Myślę, że warto podkreślić też, że część z tych źródeł nie była dotychczas wykorzystywana w wydawnictwach dostępnych na polskim rynku, więc mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo coś ciekawego tam. Następny, proszę. Jeżeli chodzi o strukturę scenariusza, to każdy scenariusz, ale tu coś jest nie tak ze slajdami. Potrzebuję slajd o zawartości. Michał, może dalej? Wcześniej, jeden wcześniej. Jeszcze. O, to powinien być ten. Więc tak, jeżeli chodzi o nasze materiały, co powinniście Państwo wiedzieć? Po pierwsze, pod względem formy dzielą się na scenariusze lekcji i tu mamy warianty 45 lub 90 minut. Staraliśmy się budować scenariusze tak, żeby można było z nich wyjmować poszczególne części, jeżeli będziecie chcieli Państwo skorzystać tylko z jednego czy dwóch zadań, żeby to było możliwe, czyli nie tworzyliśmy tam, gdzie w większości przypadków nie ma wiązek zadań. Pojedyncze aktywności obliczone na 20-25 minut, materiały inspirujące do dyskusji i do projektów, jeżeli chodzi o formę. Jeżeli chodzi o zawartość, stworzyliśmy sobie takie trzy kategorie, które nazwaliśmy operacyjne, pomocnicze i podręcznikowe. I materiały operacyjne to są te najważniejsze dla nas, czyli takie, gdzie uczniowie pracują na źródłach i gdzie prosimy ich o wykonanie określonych zadań, podejmowanie aktywności. Druga kategoria to są materiały pomocnicze i one są zawsze umieszczone na końcu scenariusza, tam ich należy szukać. To są takie materiały, które mogą się naszym zdaniem przydać i Państwu, i uczniom. To mogą być różne rzeczy, tabele z danymi, dodatkowe teksty, jakieś dodatkowe mapy, ilustracje i tak dalej. Założenie jest takie, że tam się mogą znaleźć też rzeczy, których nie będziecie Państwo pokazywać całej klasie, ale na przykład tylko jednej grupie, więc nie umieszczamy ich w karcie pracy dla wszystkich. No i wreszcie materiały podręcznikowe, czyli to są te materiały, które powstały w przeszłości, pochodzą z podręczników CEO i które naszym zdaniem pasują w mniejszym bądź większym stopniu do poszczególnych zagadnień podstawy programowej. Dobrze. Jeżeli chodzi o strukturę samego scenariusza, to za chwilkę sobie klikniemy i przejdziemy, natomiast zwracam uwaga, tu są elementy stałe scenariusza po lewej stronie, a po prawej stronie są takie, które mogą się pojawić, ale nie muszą. No dobrze, no to teraz poproszę o scenariusz.
Okej, okay. Trochę większy, proszę. Jeszcze trochę. Dobra, dzięki. Więc tak, widzicie Państwo, to jest tak, w takiej formie będziecie pobierać pliki. Mamy zagadnienie, mamy zagadnienie szczegółowe, numer, mamy temat, jaki stworzyliśmy do tego zagadnienia. I teraz pierwsza strona to jest taki spis treści. Informacja dla nauczyciela, przebieg zajęć, karta pracy ucznia, materiał pomocniczy. Jeżeli będą inne elementy, to one też będą umieszczone dodatkowo w tym spisie treści. Dobrze, idziemy dalej. O kodach QR powiemy za chwilę, na razie przyjmijmy, że one są. I teraz w informacji dla nauczyciela mamy takie podstawowe, to jest taka tak zwana metryczka, czyli jest temat, jest czas realizacji, odpowiedzi na dwa pytania, czego się dowiem albo nauczę i dlaczego się tego uczę, metody pracy, niezbędne wyposażenie, najczęściej to jest oczywiście rzutnik i dostęp do internetu, ale czasami to będzie konieczność użycia kostki do gry czy dodatkowych plansz, które też zamieścimy i które trzeba będzie powycinać. Dobrze, i jeszcze troszkę w dół poproszę. Dobrze, nie, jeszcze moment, tam było jeszcze coś. Dobra, i w niektórych scenariuszach jest informacja o działaniach poprzedzających lekcje, czyli jeżeli chcemy, abyście Państwo poprosili uczniów, żeby na przykład sprawdzili jakąś informację wcześniej, zanim przyjdą na lekcję, albo żeby coś przeczytali, co my udostępniamy, to się tutaj również pojawi. Dobrze, i dalej proszę. To jest opisany przebieg lekcji, czyli z podziałem na wstęp, rozwinięcie i podsumowanie. Poszczególne czynności są oczasowane. Czasami będą też tutaj już podane pewne odpowiedzi czy sugestie na pytania, które proponujemy, żebyście Państwo zadali. Ten materiał jest zbudowany tak, że tworzy dwie lekcje, więc najpierw jest przebieg pierwszej lekcji, później przebieg drugiej lekcji. Dobrze, to jest karta pracy ucznia. No i tutaj już są konkretne źródła i przypisane tym źródłom zadania do wykonania. Dobrze. Kolejna lekcja, tak samo rozpisana, czyli też źródła i też zadania do wykonania. Dobrze, a tu już się zaczął materiał pomocniczy. Michał, jakby się troszeczkę cofnął do wcześniejszej strony, żeby był ten nagłówek materiał pomocniczy. O, więc to jest materiał pomocniczy, to jest to, co uważamy, że może się przydać, co może być dodatkowym wsparciem dla Państwa i dla uczniów. Dobrze, jak Państwo zauważyli, w tym materiale nie ma modelu odpowiedzi, nie ma go dlatego, że na tej ogólnodostępnej stronie tam będzie publikowany cały scenariusz bez modelu odpowiedzi. Natomiast model odpowiedzi znajdziecie Państwo na platformie kursowej, gdzie trzeba się zalogować, czyli to jest zasadnicza różnica. Na platformie kursowej również zobaczycie ten sam materiał podzielony na poszczególne części, czyli osobno będzie część dla nauczyciela, której nie musicie drukować uczniom, osobno będzie karta pracy ucznia, którą pewnie zechcecie powielić, osobno będzie model odpowiedzi, jeżeli będą potrzebne jakieś dodatkowe plansze do pracy, wycinanki i tak dalej, czy mapy, to wszystko będzie w osobnych plikach. Także do jednego zagadnienia szczegółowego na platformie kursowej będzie prawdopodobnie od 5 do 7, 8 plików, tak żebyście nie musieli tego ciąć, tylko my już Was staraliśmy się wyręczyć. I wreszcie kwestie techniczne. Póki co przyszły nam do głowy dwa potencjalne problemy techniczne. Oba te problemy są omówione w bardzo krótkich filmikach, do których dostaniecie linki. Pierwszy to są kody QR. Jak zapewne zauważyliście, nasze materiały, mają kody QR. W niektórych z tych materiałów potrafi być ich 5, 6, w niektórych jest niewiele, 1, 2.
Kody QR są, jakby mają Państwu ułatwić dotarcie do tych treści, których nie chcemy drukować. Wyobraziliśmy sobie sytuację, że powieliście materiał 25 uczniom. O, przepraszam bardzo. Powieliście materiał 25 uczniom, po czym po 15 minutach do klasy wchodzi ktoś spóźniony i dla niego już nie ma egzemplarza, wobec czego wtedy możemy udostępnić mu kartę pracy poprzez kod QR. Kod QR jest o tyle fajny, że nie musimy mozolnie kopiować i przesyłać linku uczniom, wystarczy podsunąć im kartkę z kodem albo wyświetlić po prostu ten kod, żeby mogli sobie go zeskanować. W nowszych smartfonach dzieje się to przy użyciu funkcji aparatu i to się w zasadzie dzieje samo, natomiast w starszych modelach wymaga zainstalowania aplikacji. Tutaj widoczne są materiały, które są najczęściej opatrzone kodami QR, to znaczy to jest karta pracy ucznia, to jest materiał pomocniczy, prezentacja, jeżeli jest załączona do scenariusza i do wszystkich filmów, podcastów i jakby zewnętrznych źródeł, które wykorzystujemy, również będą załączone kody QR. Jeżeli chodzi o drugi problem techniczny, to jest ustawianie automatycznego tłumaczenia na język polski. Staraliśmy się możliwie często wykorzystywać materiały wideo. Część z nich pochodzi z YouTube'a i wszystkie są anglojęzyczne. Żeby móc je wykorzystać w klasie, trzeba ustawić tłumaczenie, automatyczne tłumaczenie na język polski. I w tym krótkim filmiku zobaczycie Państwo, jak to się robi, jeżeli ktoś jeszcze tego nie wie. A oczywiście te filmiki dotyczące i kodów QR i ustawiania napisów będą dostępne także dla uczniów, więc będzie też im będzie można jakby to pokazać. Sugerujemy, żeby im to pokazać na początku korzystania z naszych materiałów, tak żeby już później i każdorazowo wiedzieli, jak to robić. Chyba wszystko? Wszystko, Michał? Tak. Dzięki. Dziękuję. To oczywiście, tak jak tutaj też pisałem na czacie, jeśli chodzi o platformę, gdzie te materiały można też podzielone na części i też z modelami odpowiedzi uzyskać, to informacje prześlemy do osób, które się do nas zgłoszą do programu. Też wysłałem na czacie link do właśnie zgłoszeń. Udział oczywiście jest bezpłatny, więc jak najbardziej zapraszam, będziecie Państwo z nami w kontakcie i właśnie będziecie mogli korzystać z tej rozszerzonej platformy. Jeszcze kilka zdań, zanim przejdziemy do rozmowy z naszymi gośćmi o koalicji, w której również CEO jest, czyli Obywatelski HIT. Ona jest to inicjatywa organizacji, instytucji, które zajmują się edukacją historyczną i obywatelską i właśnie postanowiły przygotować bazę materiałów źródłowych i takich, które można wykorzystać do prowadzenia lekcji, które są właśnie tworzone przez praktyków, praktyczki, nauczycieli, nauczycielki i osoby, które naukowo też zajmują się historią. My, tak jak tutaj Honorata mówiła, my skupiamy się na scenariuszach, na gotowych materiałach do poprowadzenia lekcji, tak? Natomiast na stronie Obywatelskich HIT znajdziecie jeszcze więcej różnych źródeł, które już oczywiście każda osoba może samodzielnie sobie wykorzystywać. Ja tę stronę jeszcze pokażę, żebyście też mogli tu zobaczyć. Ona też jest podzielona, tak jak my będziemy też według rozdziałów podstawy programowej, klikając na dany rozdział podstawy programowej, też otwierają się właśnie poszczególne zapisy i pod poszczególnymi zapisami są te materiały. I tutaj również są nasze lekcje, tam gdzie one już powstały, a tam gdzie są inne oczywiście filmy, czy jakieś karty, czy też po prostu linki do, jak zobaczycie tutaj na przykład, do po prostu już gotowych lekcji na e-podręcznikach. Więc to jest strona, w której tych źródeł jest oczywiście znacznie więcej. Jak najbardziej zapraszamy do i zachęcamy do korzystania z tego dorobku. Ona też będzie w trakcie roku szkolnego jeszcze rozbudowywana i uzupełniana. I kilka zdań jeszcze o tym, o tych inicjatywach, które tę koalicję poza CEO tworzą. Jest to również inicjatywa Cyfrowy HIT,
Też ma osobną stronę, gdzie z kolei skupiają się na przygotowywaniu takich materiałów, które właśnie miałyby taką formę interaktywną, jak animacje, mapy narracyjne, samouczki, osie czasu 3D. Tutaj widzicie już, jakie materiały powstały, które będą już niedługo powstawać, czyli cyfrowy hit.pl, to jest cyfrowy hit, otwarta szkoła, to też podejście takie tematyczne i też rozpisanie na lekcje, też, no i też oczywiście jak wszyscy tworzymy te materiały, żadna z organizacji nie zdążyła jeszcze stworzyć kompletu oczywiście na całą podstawę programową, jak wiecie, jest ona bardzo rozbudowana, więc te wszystkie inicjatywy będą uzupełniane w trakcie roku. Szkoła otwarta.org to jest właśnie adres otwartej szkoły. I portal o historię, zakładka Historia bez kitu, tutaj też dużo filmów z ekspertami, którzy omawiają różne zagadnienia z podstawy programowej, też są scenariusze lekcji, pomocnicze materiały dla nauczycieli, czyli to jest strona ohistorie.eu, zakładka Historia bez kitu. Prezentację też jeszcze do Państwa prześlemy i te linki też wysyłamy na czacie, więc oczywiście będą Państwo sobie mogli na spokojnie jeszcze te strony poprzeglądać. Nie będziemy tego dzisiaj teraz robić ze względów czasowych. No ale właśnie, tu już przejdźmy do rozmowy z naszymi tutaj gośćmi. Dużo mówiło i Honorata mówiła i ja też wspominałem o tym, że to, co dla nas jest ważne w hicie, no to żeby rozmawiać, żeby to była taka okazja, te lekcje hitu, na których możemy z uczniami, uczennicami po prostu porozmawiać, dać im przestrzeń do wyrażania swoich opinii, swoich poglądów, no ale zdajemy sobie sprawę, że nie jest to proste, że wiąże się to, też wiemy to od Was, od osób, które wypełniły ankietę, które się zgłosiły do nas do programu, że właśnie ta kwestia rozmowy z uczniami na tematy polityczne, kontrowersyjne jest czymś, czego się wiele z Was obawia. No dlatego chcielibyśmy się na tym skupić dzisiaj i zapytać, pierwsze pytanie chciałem zadać, no właśnie od czego zacząć, tak? Jak mamy, no już oczywiście jesteśmy w trakcie roku szkolnego, ale wciąż no jednak na początku, jak stworzyć takie bezpieczne podstawy, żeby taką rozmowę przeprowadzić na polityczne, kontrowersyjne tematy, jak żebyśmy też my jako nauczyciele, nauczycielki czuli się dobrze, bezpiecznie. To pytanie kieruję w pierwszej kolejności do Macieja. Maćku. Dobry wieczór jeszcze raz Państwu. Już tak się zasłuchałem w tę bazę i się rozmarzyłem trochę, ile to rzeczy można z tego wszystkiego zrobić. No naprawdę ciekawa, imponująca jest ta baza. Proszę Państwa, no ale wchodząc już w konkrety, żebyśmy tutaj się nie rozteoretyzowali za mocno, ja jestem zwolennikiem takiej rzemieślniczej, konkretnej roboty, najchętniej od 3 do 5 rozwiązań i idziemy dalej, tak żeby był zawsze porządek i wszystko było przy ziemi, więc ja też tak się przygotowywałem na spotkanie z Państwem. Przede wszystkim to odbyłem wywiad koleżeński z moją taką serdeczną koleżanką, która od tego roku też mierzy się z pracą nauczyciela historii i teraźniejszości. Tu Basia mnie bardzo przygotowała, niestety jest w okolicach Gdańska na wycieczce z uczniami, więc nie ma jej tutaj z nami. I proszę Państwa, druga rzecz to, no oczywiście zawsze przygotowuję się, mówiąc wprost, nazywam moim uczniom, jakie zadanie przede mną stoi. Oni bardzo często też przygotowują mnie na spotkania z Państwem. Więc od czego zacząć? Od samego siebie. To jest to, od czego ja zaczynam, jak muszę stworzyć przestrzeń, która może być taką przestrzenią trudnych rozmów. Więc proszę Państwa, ja zachęcam do takiego pierwszego kroku, jakim jest autodiagnoza i odpowiedzenie sobie na pytanie, na co ja jestem gotowy, gotowa, na co pozwala mi kontekst, w którym się znajduję, a więc środowisko, w którym pracuję, jakie mam grupy docelowe, gdzie te grupy
są, w jaki, czy jest, to są, czasem będą to grupy bardzo chętne do dyskusji, czasem będą to uczniowie, którzy nie mają takiego doświadczenia jakiejś kultury dyskusji, czy są na początku tej drogi, więc nawet zachęcam Państwa do takiego zadania, żeby sobie usiąść i zobaczyć po pierwsze, gdzie ja jestem, czyli moje wewnętrzne przekonania, na jakie ja tematy chcę rozmawiać podczas spotkań z uczniami na lekcji, ale też, żeby uczciwie sobie zobaczyć i zdiagnozować środowisko, w którym pracuję. To jest taki pierwszy zewnętrzny etap. Natomiast na lekcji proponuję Państwu poświęcić taki czas z uczniami na to, aby zapytać ich o to, jak oni uważają, co musi się wydarzać, żeby można było rozmawiać na trudne tematy. Tak w środowisku trenerskim mówimy o takiej metodzie mapowania, czyli sprawdzania tego, jaka jest w ogóle wiedza na temat tego wśród uczniów. Te pomysły proponuję spisać i po tym, jak spiszecie Państwo sobie, czy może popracować z uczniami w grupach, żeby wokół tego tematu popracowali, a na końcu, gdy już mamy zebrane te pomysły, po prostu wybrać te, które są odpowiednie dla tej konkretnej grupy, które będą po prostu najskuteczniejsze. To nie jest jakieś uniwersum. Myślę, i moje doświadczenie mówi o tym, że no, wykończenie takiego kontraktu czy takiego fundamentu tych dyskusji w każdej grupie jest trochę inne. I tu Państwa zachęcam do refleksji na końcu, żeby przytrzymać już swoim doświadczeniem tę przestrzeń i samemu zadecydować, co Państwo jeszcze jako osoby, które prowadzą przedmiot i są odpowiedzialne za realizację i treści, żeby Państwo też dookreślili na końcu, czego Wy jako prowadzący oczekujecie podczas tych dyskusji, a na co na pewno możecie Państwo zastosować metodę świateł, czyli zielone światło dla takich treści zachowań, żółte dla takich, czerwone dla takich treści czy zachowań. Czyli tak podejść do tego, żeby dookreślić taką przestrzeń i te zasady, do których Państwo będziecie mogli sobie wracać każdorazowo, kiedy będziecie Państwo do tych tematów otwierali tę przestrzeń do dyskusji. To tak chyba bym na dobry początek odpowiedział, żeby już nie przechodzić dalej. Dzięki Maćku. A Ty, Agnieszko, od czego zaczynasz rozmowę o polityce? Ja też w ogóle zacznę od tego, że jestem bardzo zbudowana ilością tych wszystkich materiałów i brawo my i brawo wy, że w tak krótkim czasie naprawdę już jest z czego korzystać. Także myślę, że też warto, żebyście sobie Państwo te wszystkie linki zapisali i naprawdę przejrzeli te materiały, bo im więcej mamy, im większą mamy bazę, tym też bezpieczniej się czujemy. Jak jesteśmy dobrze przygotowani dydaktycznie, tak, metodycznie, to też te lekcje wyglądają inaczej. Natomiast jeśli chodzi o takie trudne rozmowy, to myślę, że też każdy z nas jakieś doświadczenie ma, bo to przecież nie potrzebujemy jakiegoś konkretnego przedmiotu, żeby się mierzyć z różnymi wyzwaniami, nie chcę mówić jeszcze z trudnościami, ale wyzwaniami. Więc podejrzewam, że już ze swojej praktyki szkolnej jesteście w stanie pewnie wskazać jakiś zestaw trudnych, czy właśnie takich będących wyzwaniem rozmów. Ja myślę, że do tego, co Maciej super opowiedział o tym kontrakcie, o stworzeniu tych ram, pewnie dla mnie byłoby ważne, żeby w tym kontrakcie, czy w tych ramach, na które się umawiamy, jednak zaznaczyć takie rzeczy, z którymi jakby nie dyskutujemy, czyli takie jak prawa człowieka, takie jak prawo, jak konstytucja na przykład, tak? To też dzieciakom daje takie wyobrażenie, jakby po jakim gruncie się poruszamy, bo ja dosyć często staram się przypominać, zwłaszcza młodym ludziom, którzy dzisiaj mają bardzo różne poglądy, że na przykład do tego się przykładu odniesiemy, że rasizm to nie jest pogląd, tak? To jest dyskryminacja. Czyli nie każde zdanie młodego człowieka jest jego wolnością do wyrażania opinii, nie? Więc tutaj pewnie byłabym wyczulona na to, żeby
ale w takiej szczerej, fajnej, opartej na relacjach rozmowie, żeby to ustawić. Na pewno się wspaniale sprawdzają wszelkie metody myślenia krytycznego, a tym bardziej takie, które trochę ten środek ciężkości przenoszą na młodych ludzi. Na takim spotkaniu przed tym naszym webinarem rozmawialiśmy dosyć dużo o debacie oksfordzkiej, bo pewnie wszyscy się tutaj zgodzimy, że to jest taka metoda, która pozwala spojrzeć bardzo obiektywnie na problem, pozwala wyrazić argumenty za jedną stroną, za drugą stroną. W debacie oksfordzkiej nie kłócimy się ze sobą, że tak powiem, tylko dyskutujemy z tymi argumentami, więc nie wolno przecież tam stosować tych argumentów tak zwanych ad personam, na przykład nie można się obrażać, nie można głosić jakichś haseł populistycznych. To jest wielka szkoła przygotowania młodzieży do takiej debaty. I ja to robiłam od wielu lat, że kiedy wchodziłam do nowej klasy, to zaczynałam właśnie od tego, że się uczyliśmy, co to znaczy debata oksfordzka. Ja im mówiłam, że będziemy debatować właśnie dlatego, że bywają takie tematy też pewnie trudniejsze i po prostu poświęcałam lekcję, dwie na to, żeby ich przygotować do takiej debaty. I wtedy sztuka argumentacji fajnie nam wychodzi i też pozwala troszeczkę z nas zdjąć tą presję, którą być może część z nas czuje, kiedy zaczynają się trudniejsze tematy, zwłaszcza polityczne. Na pewno warto podkreślać, to też o tym Konrada już super mówiła, no właśnie fakty i opinie, tak? To też jest coś, w czym warto wyćwiczyć młodego człowieka. Jest bardzo, tutaj dostałam, przepraszam, komentarz od pani Leny, że do tego trzeba mieć zdolnych uczniów. Ja się tak nie do końca z tym zgodzę, natomiast na pewno znać doskonale swoje grupy i warto tezę tej debaty dopasować do poziomu dzieciaków, młodzieży, więc prawdopodobnie nie każda teza w tym samym brzmieniu sprawdzi się w każdej grupie, ale ja pracowałam z bardzo różnymi grupami, jeśli chodzi o debatę oksfordzką, łącznie z dzieciaczkami, takimi 10-11-letnimi i mam doświadczenia, na przykład w turnieju debat tutaj u nas w Poznaniu biorą udział bardzo, bardzo różne szkoły z bardzo, bardzo różną młodzieżą i często z naszego punktu widzenia i z tego doświadczenia wynika, że jak się odda trochę tej odpowiedzialności i się trafi z dobrym tematem, to naprawdę potrafią świetnie się przygotować, ale oczywiście ćwiczenie czyni mistrza, więc na pewno warto dać sobie też czas. To nie będzie pewnie tak, że z każdym zespołem od razu zaczniecie debatę i pojawi się spektakularny sukces. Ale przychodzą ci może do głowy jakieś takie właśnie przykłady takich tez z debaty oksfordzkiej, które gdzieś były takim czymś dobrym na start albo właśnie do takiej grupy, która jeszcze wcześniej nie debatowała i trochę nie wie w ogóle, jak to się, czy coś takiego, od czego można by zacząć, to było trochę może lżejsze. Tak, pizza jest lepsza od kebaba. Albo lekcje na dworze są lepsze niż lekcje w sali, tak? Ja z takiego poziomu zaczynam i oni wtedy muszą zdefiniować, co znaczy to lepsze na przykład. Teraz z dzieciakami na Włosie to w oderwaniu od hitu, ale rozmawiamy o nowoczesnych mediach i chcieli sami wymyślili temat, że influencerzy to nie jest zawód, to nie jest prawdziwy zawód, tak brzmi teza, którą sami stworzyli, więc na pewno można pokombinować. I jakby zachęcam do tego, żeby próbować, ale są też oczywiście prostsze metody, można popróbować z metaplanem, jeśli chodzi o myślenie krytyczne. CEO ma też wspaniały poradnik dotyczący właśnie ćwiczeń z myślenia krytycznego. Ja poszukam, jak nie będę mówiła i wrzucę też link dla Państwa, żebyście sobie skorzystali, to są wspaniałe materiały, więc nawet takie ćwiczenia, odróżnienie faktów od opinii, nawet na zasadzie pewnej listy, po to, żeby młodzież się wyrobiła w tym, że co innego, kiedy wyrażają jakieś swoje opinie właśnie czasami nawet niepodparte jakąkolwiek wiedzą, a czym są fakty. I taka moja wskazówka też, która przyszła mi do głowy przed chwilą, to dyskusje trudne warto rozpatrywać na poziomie być może mikrohistorii, to znaczy ta wielka polityka i wielka historia budzi kontrowersje, a jak zaczniemy ją poznawać przez pryzmat mikrohistorii, historii rodzinnej, to zupełnie inne spojrzenie na tą historię mamy. Być może to jest jakaś furtka też ciekawa, do której użycia ja zachęcam na lekcjach hitu. Na razie tyle, bo jak zwykle się rozgadałam. Dzięki. Tu jeszcze pojawił się wątek na czacie, no ważny myślę i takiego doświadczenia, które jest wspólnym dla wielu osób, nie tylko zresztą przy hicie, ale akurat szczególnie w tym kontekście rozmowy uczniów ukraińskich,
którzy no właśnie no wyzwaniem jest bariera językowa, to raz, no a drugim wyzwaniem jest oczywiście też to, że nie mają takiej wiedzy, prawda, na, no bo o tych kwestiach współczesnej historii Polski, no po prostu się nie uczyli wcześniej. Nie wiem, czy wy coś, albo macie jakieś takie doświadczenia właśnie, jak przełamywać może taką barierę, jak no, umożliwić tym uczniom ukraińskim włączenie się też w te podobne dyskusje, czy tutaj coś możecie doradzić? Ja mogę się odnieść do tego, mam różnorodne grupy i też na różnym poziomie językowym uczniów pochodzących z Ukrainy. No dziś byłem uczestnikiem prowadzącym takiej debaty w ramach lekcji, gdzie jedna uczennica z Ukrainy no bardzo dużo zabierała głosu i bardzo żywo reagowała, no ale ma wysoki poziom języka, jest trzeci rok w Polsce, tu nie ma problemu z tą komunikacją, o którym Państwo tutaj piszą. Natomiast są też grupy, które raz to poziom języka nie pozwala na to, żeby przejść swobodnie do takich metod pracy, a dwa to też system w Ukrainie trochę jest inny niż nasz. Nie zachęca też do wypowiadania i kształtowania może tak bardzo opinii, czy też do takiego wspólnego dochodzenia do pewnych rzeczy. No mnie, mogę powiedzieć, że na razie doświadczenie tyle nauczyło, żeby uszanować te różnice i uczniom pozwalać bardziej może jako na początku bardziej jako uczestnicy, tacy, którzy przysłuchują się pewnym rzeczom, czasem dopytuję, ale to raczej no raczej tego typu rzeczy. Niektórzy z uczestników zajęć, uczniów po prostu po lekcjach przychodzą i dopytują albo wypowiadają swoje zdanie po skończonych zajęciach, nie na forum. No i to też jest okej, to się też często zdarza. To takimi doświadczeniami mogę się podzielić. Ja mam tylko dwie uczennice w tej chwili z Ukrainy, jedną też wieloletnio mieszkającą w Polsce, drugą, która przybyła do nas po wojnie, także jej poziom języka jest nadal kiepski. I więc to jest bardzo małe doświadczenie, ale mogę powiedzieć, że kiedy pracuję w grupach, a bardzo często pracuję, no to dosyć często przy tej właśnie grupie, gdzie dziewczyny są, sobie siadam i daję im takie, zwłaszcza tej dziewczynie, której poziom języka jest dużo słabszy, mikrozadania. To znaczy grupa być może pracuje nad czymś większym, a ona ma bardzo konkretne zadanie znalezienia czegoś konkretnego czy wyrażania jakiejś bardzo konkretnej opinii. I to jest dużo, dużo mniejszy zakres no, tego działania, które powinna podjąć inna osoba w grupie. No i póki co, tak po ludzku powiem, że po prostu zapewniam ją za każdym razem, że jak czegoś potrzebuję, to jestem. I wiem, że to pewnie nie jest jakaś złota rada, ale to działa, tak? To znaczy oparcie tego o relacje, szacunek i takie też zrozumienie. Widzę, z jaką chęcią zaczęła w ogóle coraz bardziej w tych lekcjach moich uczestniczyć. Tak jak na początku była bardzo ponurą osobą, taką miałam wrażenie wycofaną, tak teraz coraz częściej się do siebie uśmiechamy i widzę, że to jest ta motywacja, która może zadziałać. Nie wiem, czy tak będzie, ale lubimy się uczyć od ludzi, których lubimy, więc to jest taka w ogóle uniwersalna zasada, być może się sprawdzi, ale mikro zadania takie, z którymi są w stanie sobie poradzić, żeby też miały takie osoby poczucie jakichś sukcesów, jakichkolwiek. Ja jeszcze tylko jedno słowo dodam, że może też na początku przygotowywać tak zajęcia, żeby była możliwość uczenia się w pewnym sensie na pamięć pewnych rzeczy, bo to też dawało moim uczniom na początku z Ukrainy poczucie bezpieczeństwa i sprawczości, że oni opanowali w jakimś stopniu ten materiał, który jest, czyli no kawałek po prostu taki, żeby był przygotowany materiał podawczy. No to jeszcze taka rzecz do mnie przyszła teraz, jak słuchałem Agnieszki. Dzięki wielkie. Jeśli ktoś jeszcze tutaj z obecnych ma do dodania coś na czacie, to i waszym doświadczeniem się podzielić tak najbardziej. Honorata, chciałaś tak coś dodać? Chciałam powiedzieć, że już bezpośrednio nawiązując do tych materiałów, które udostępniamy, tam, gdzie są kody QR, można ten materiał otworzyć w telefonie, można go zaznaczyć, na przykład fragment tekstu i bez problemu przenieść do translatora.
Mówię o tym dlatego, że przez pół roku pomagałam rodzinie z Ukrainy, w której było czworo dzieci w różnym wieku. I ja nie mówię po rosyjsku ani po ukraińsku. No oczywiście poprzez pokrewieństwo języków pewnych rzeczy można się domyślić, ale translator był naszym podstawowym narzędziem komunikacji. To znaczy oni pisaliśmy do siebie i oni tłumaczyli z języka rosyjskiego na polski, a ja tłumaczyłam z języka polskiego na rosyjski. Więc tutaj o tyle jest to oczywiście minimalne ułatwienie, ale jeżeli mamy kod QR, pokażemy jak zeskanować treść, to możemy również pokazać jak zaznaczyć i przykleić do translatora. I to jest już jakiś przynajmniej jakaś odrobina takiego nawiązania kontaktu, tak? Bo dajemy tekst, który translatory, algorytmy w Google są coraz mądrzejsze, więc te translatory naprawdę coraz lepiej tłumaczą. Tak, to też wskazówka taka praktyczna. No tutaj pytanie, czy myśleliśmy o tym, żeby taki materiał po ukraińsku, rosyjsku przygotować? No nie myśleliśmy jeszcze na ten moment. Dużym wyzwaniem jest dla nas stworzenie tych materiałów po polsku i to jest bardzo duża praca, więc myślę, że w najbliższym czasie no, my jako CEO nie będziemy tego robić. Może jak przebrniemy przez ten materiał polski, to będzie kolejny krok, ale no to, no tak jak mówię, to naprawdę jest bardzo, bardzo duża praca. Podsumowując krótko to, co tutaj padło, od czego zacząć bezpieczną i taką komfortową rozmowę na trudne, kontrowersyjne tematy, czyli zaczynamy od siebie, tak? Od tego, na co tak naprawdę jesteśmy gotowi, na co my możemy rzeczywiście, chcemy sobie pozwolić, w jakie tematy chcemy wchodzić, bo żebyśmy też czuli się z tym dobrze, to co Maciej mówił, ale też zaczynamy od pytania właśnie samych naszych uczniów, uczennic, tak? Jak chcieliby rozmawiać na te tematy, jak co sprawi, że one będą się czuli bezpiecznie, dobrze, zbieramy te opinie i ustalamy takie zasady, w jaki sposób dyskutować o polityce i skupiamy się też na rozmowie o faktach, na tym, żeby właśnie żeby też od razu pokazać to, co Agnieszka mówiła, tak, czym jest fakt, czym jest opinia. I żeby bazować też na właśnie na mówieniu o faktach i jasno zaznaczać, kiedy wyrażamy swoją opinię i też te ramy dyskusji, tak, też o których mówiła Agnieszka, że są pewne zwroty, pewne zachowania, które nie wchodzą w kategorię po prostu wolności słowa i zaraz może przejdziemy, bo też przygotowaliśmy kilka takich przypadków tutaj na bazie doświadczeń pracy z uczniami, takich trudnych, jak sobie z nimi radzić. Tutaj była kwestia taka, że podczas lekcji WOS-u omawialiśmy kwestię piramidy potrzeb i dla zobrazowania podstawowych potrzeb, potrzeby bezpieczeństwa i przynależności przeczytałam fragment o zachowaniach rasistowskich w stosunku do młodej dziewczyny. Podczas rozmowy jeden z uczniów wstał i powiedział, że jego zdaniem jednak rasizm jest dobry, ponieważ nie wszystkie osoby są sobie równe i nie wszystkich trzeba tak samo traktować. Czyli no, taki przykład właśnie, uczeń wstaje, mówi rasizm jest dobry. To przypadek, który wydarzył się Agnieszce, więc jakbyś ty mogła powiedzieć twoje wskazówki, jak tu sobie z tym poradzić. Najpierw trzeba bardzo głęboko wciągnąć powietrze i nie zareagować tak, jakbyśmy chcieli zareagować, bo ja też w dalszej części jakieś notatki tam wpisałam, że po prostu bardzo często musimy sobie przypominać, że dzieciaki powielają poglądy wyniesione z domu, to nie zawsze jest ich wina i że to są gdzieś tam trudne sytuacje, więc bardzo głęboko naprawdę wciągnęłam powietrze. Dzisiaj sobie myślę, że to może Wam się przytrafić, jeśli na hicie omawiacie te tematy związane chociażby z tymi procesami emancypacji ludności czarnoskórej, czy uzyskiwania równych praw, czy przy wszystkich tych treściach związanych w ogóle z równością, różnorodnością i tak dalej. Byłam bardzo
jakby zaszokowana, tak? Bo to są jakby, wszyscy się zgadzamy, że to są poglądy, które głosić nie należy, ale ja akurat miałam za sobą takie zajęcia, które prowadziłam antydyskryminacyjne, więc byłam bardzo uzbrojona w konkretne narzędzia i jak sobie przypomniałam szybko w głowie, z czego mogę skorzystać, co tam takiego było, co pozwoli mi przebrnąć przez tę trudną sytuację, bo oczywiście klasa od razu zastrzygła uszami i było widać emocje, tak? Jak pani zareaguje, więc nie reagujmy krzykiem. To jest w ogóle pierwsze, bo mówię o tym dlatego, ponieważ znam takie sytuacje, wielokrotnie o takich słyszałam, że jak tego typu pogląd się gdzieś tam pojawi na lekcji, no to bardzo emocjonalnie reagują nauczyciele, nauczycielki. Moim zdaniem to nie jest ta droga. To znaczy nie chodzi o to, żeby teraz nawrzeszczeć na młodego człowieka, powiedzieć mu, że możesz pójść do więzienia, bo tak mówi konstytucja za takie poglądy i koniec, tylko on ma moim zdaniem zrozumieć, dlaczego naprawdę jako ludzie jesteśmy równi, tak znowu to tak brzmi bardzo górnolotnie, ale żeby zrozumiał, a nie wiem, dla świętego spokoju z lęku przed karą czy jakimś tam ostracyzmem po prostu udawał, że myśli inaczej. Więc przypomniałam sobie te narzędzia, najpierw zastanowiłam się, czy on w ogóle rozumie, co on mówi. I to była dobra bardzo intuicja, to znaczy poprosiłam go, żeby wyjaśnił mi, jak rozumie pojęcie rasizmu. I on zaczął się już wówczas tak dosyć mocno plątać, to znaczy jemu chodziło o to, że mamy różny kolor skóry i on widzi to, że ja mam biały, a ktoś inny może mieć ciemny na przykład. I ja mówię, no ale czy to jest rasizm, tak? Dopytuję na spokojnie, znów oddychając. No i on tak jakby nie potrafił udzielić do końca odpowiedzi, nie? Więc poprosiłam, żebyśmy zastanowili się nad definicją rasizmu. To była pierwsza rzecz. Żebyśmy się zastanowili, czy ta jego definicja, która nie była definicją rasizmu, jest neutralna, pozytywna czy negatywna zdaniem klasy. Okazało się, że raczej zauważanie różnorodności uznaliśmy za neutralne zupełnie. No i potem przeszliśmy do tego, czym ten rasizm jest. No, potem wykorzystałam i też zachęcam do tego, żebyście ci tam na podorędziu mieli. Jest piramida nienawiści Alporta, bardzo dobre narzędzie, które pokazuje te takie 5 kroków, które, czy zachowań ludzkich, też wrzucę za chwilkę, wygooglam i wrzucę Wam na czat, które pokazują takie postawy właśnie od jakiejś agresji słownej do czynów agresywnych, czy docelowo nawet ludobójstwa. Odwołałam się oczywiście do tych wyższych wartości, dlatego dla mnie zawsze to jest takie ważne, że te ramy typu właśnie konstytucja, typu prawa człowieka są jakby niedyskutowalne, nie? Prawa człowieka są niedyskutowalne, niepodważalne, niezbywalne. O tym troszkę porozmawialiśmy. I dwa fajne narzędzia, które też warto mieć, to jest taka aplikacja 10 kroków. 10 kroków Fundacji Humanity in Action. Aplikacja kiedyś była tylko mobilna, teraz już jest też wersja komputerowa i tam jest przeanalizowanych 10 kroków do ludobójstwa. Mi to się doskonale spięło z tematami, z tematem II wojny światowej, więc z tą klasą po prostu przez te wszystkie 10 kroków przeszłam. W tej aplikacji macie też odniesienia do współczesności i do współczesnych problemów, czyli na przykład jak mamy ten krok pierwszy, czyli klasyfikacja taka my i oni, no to tam jest podany przykład osób z niepełnosprawnościami, które były wykluczone w III Rzeszy, a docelowo przeprowadzono na nich akcję T4. No i jest na przykład taki krótki podcast pani, która jest osobą z niepełnosprawnością i która mówi o swoich refleksjach. To było bardzo mocne ćwiczenie, mocno to rozciągnęłam wszystko w czasie. W kontekście hitu myślę, że rozpoczęcie w ogóle, kiedy zaczynamy tymczasem po II wojnie światowej, to myślę, że to jest też takie mocne zadanie, od którego warto zacząć. No i CEO też ma moje ukochane, których nie mogę znaleźć, karty, ja napisałam tam w skrócie dotyczące dyskryminacji, ale to są takie karty do analizy wydarzeń i procesów społecznych i tam również nazywamy, czym jest na przykład dyskryminacja, czym są jakieś zachowania właśnie związane z jakimś ostracyzmem, co to jest mechanizm kozła ofiarnego i tak dalej, stereotypy, uprzedzenia, my, oni, bardzo fajne i inspirujące, zaraz wrzucę na czat i akurat w mojej szkole te karty wiszą w korytarzu, one są taką wystawką na korytarzu, więc też poprosiłam, żeby na przerwie bezpośrednio po tej lekcji, żeby poczytać trochę i że będziemy o tym po prostu jeszcze dyskutowali. Także na pewno to mnie tak uzbroiło
te narzędzia typu właśnie piramida nienawiści, aplikacja 10 kroków i kart do oceny tych zjawisk społecznych, one dały mi takie poczucie, że wiem, o czym mogę mówić. Jak puściłam emocje, no to pracujemy, tak? Pracujemy dalej, już się poczułam tak bardziej komfortowo. Wiedza nas ocali. Super, dzięki. Też wrzuciłem też te i tutaj już też pani wrzuciła, to już nasi tutaj widzowie szybko działają. Tak jest. Macieju, a czy ty byś dodał coś jeszcze do tego przypadku od siebie? Dodałbym, Agnieszka powiedziała, wiedza nas ocali, ja bym dodał, umiejętności nas ocalą, bo wiele umiejętności jest uniwersalnych i tak jak analizuję ten przypadek, to z takiej szerszej perspektywy jest to w pewnego stopniu zaproszenie do konfliktu, taka właśnie wypowiedzenie takiej opinii, która jest kontrowersyjna. Ja Państwa zachęcam do takiego, do takich momentów. Mnie to pomaga w głowie takie hasło hotspot, gorący punkt, żeby nie wejść w to, tylko żeby zauważyć, że się pojawia coś gorącego w mojej przestrzeni pracy, i że ja muszę wejść w tryb hotspotu, czyli być naprawdę uważnym na siebie, aby nie stać się częścią tego konfliktu. Czyli ktoś mnie zaprasza takim tematem do konfliktu, ja odmawiam, nie przyjmuję tego zaproszenia. Staram się dalej być nauczycielem z taką postawą neutralną i politycznie, i światopoglądową. Im więcej i im dłużej wytrzymuję, tym uważam, że to jest dużą korzyścią dla moich uczniów. Kiedy no nie staję po jakiejś stronie, jest to uważam bardzo ważne w czasie inicjacji, bo to o czym my mówimy i wokół tematów, które krążymy, można powiedzieć, że to jest czas inicjacji i poprzez modelowanie uczymy młodych ludzi wchodzenie w trudne tematy, uczymy kultury wypowiedzi, debatowania, dyskutowania. I no to bardzo, bardzo takie duże zadanie dla nas, jeśli chodzi właśnie o te umiejętności bycia w tej przestrzeni prowadzącego, który no nie wyraża jakichś swoich opinii. I tutaj zachęcam do myślenia na ten temat właśnie w taki sposób poprzez i tutaj konkrety, żeby wejść w konkretne narzędzia, czyli nazywanie na przykład tego, że w klasie pojawiła się taka opinia, czy ktoś ma inną opinię. Jakieś takie właśnie wejście troszeczkę w neutralizowanie, żeby nie wchodzić ani w takie napięcie konfliktu, ani też nie wchodzić, może konkretnie Agnieszka poda konkretne narzędzia, jak temat obrobić, a ja bym podał właśnie spolaryzował się do tego, co Aga powiedziała i pokazał, jak z tego, jak dać temu przestrzeń, także takie opinie wśród uczniów się pojawiają, czy ktoś ma inną opinię. Stworzyć poprzez pytania jakieś pomocnicze dyskusje wokół tego tematu. Ja mam takie doświadczenie dyskusji, gdzie po prostu jak uczniowie zaczęli wchodzić w ten rasizm bez jakiejś takiej wiedzy słownikowej, definicji tego, czym jest rasizm, tam pod spodem pojawił się lęk po prostu. Obawa o bardzo konkretne, o jakiś dobrobyt rodzinny, o jakieś konkretne rzeczy, o swoją ewentualną swoją przyszłość, taką najbliższą kwestię zatrudnienia na przykład. Tego typu argumenty pojawiły się wśród uczniów. I uważam, że siłą nauczyciela HiT-u na ten rok, taką supermocą, określiłbym siłą, że to jest siła puenty, że Państwo mogą bardzo dużo usłyszeć, natomiast ostatnie słowo, i tutaj bym zachęcał Państwa do wykorzystywania tego narzędzia, że to ostatnie słowo, ta możliwość puenty zawsze jest po Państwa stronie. To Wy obrabiacie to, co się wydarza w Waszej przestrzeni. I na końcu to naprawdę Wy poprzez różne akcenty, czy sposób wypowiedzenia, czy napisania czegoś, czy zebrania, to naprawdę jest w Waszych rękach, co się wydarzy na samym końcu. I tutaj jakiś akcent bym na tą puentę postawił przy tym przypadku. Dzięki. Honoratka, jedno zdanie? Jedno. Myślę, że wielu z nas uczących przedmiotów społecznych znalazło się w sytuacji, kiedy nagle na lekcji zabiera głos uczeń, o którym wiemy, że ma radykalne poglądy na jakiś temat.
Oczywiście nie wiemy, czy on to robi po to, żeby nas sprowokować, czy rzeczywiście zadaje pytanie, ale myślę, że dobrze byłoby zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, że nie powinniśmy aspirować aż tak wysoko, żeby przekonać tego radykała zaraz tu, natychmiast na miejscu, ale żeby nie odpuścić tematu, nie ze względu na niego, tylko na całą resztę tych widzów, którzy często patrzą jak na meczu tenisa, tak? Przenoszą wzrok z niego na mnie i tak to wygląda. Więc to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, jasne, że ponieważ to jest zawsze nacechowane emocjami, to jest w nas taka potrzeba, żeby natychmiast zripostować, a akurat żadna riposta nam nie przychodzi do głowy. I ja kilka razy byłam w takiej sytuacji i wtedy ratowałam się tak. Jest to bardzo ważna kwestia, jest to istotne pytanie i obiecuję Wam, że na kolejnych zajęciach, jak się spotkamy, ja do tego wrócę. W ten sposób spuszczam emocje ze sprawy, no bo jednak to się troszeczkę odłoży. Daję, sygnalizuję, że jest to ważne i staram się wywiązać później z tego. Daję sobie czas, żeby coś przygotować, żeby nie pójść tak zupełnie na żywioł, bo jeszcze wszyscy wiemy o tym, że to jest sytuacja, w której mówi do nas uczeń, który przemawia jak dorosły, często bardzo radykalnie, ale my nie możemy odezwać się do niego tak, jakbyśmy się odezwali do innego dorosłego. Tu nie ma równouprawnienia między nami, wobec czego warto jest dać sobie jakiś czas, ale rzeczywiście dotrzymać słowa. No i jest jeszcze jedna kwestia. Trzeba z tej lekcji wyjść i po 10 po przerwie wejść do nowej klasy z zupełnie nowymi emocjami i nową twarzą, tak jakby ta rzecz się nie zdarzyła, tak? Więc to też jest mega trudne. Dzięki. Okej, to przejdźmy dalej. Tutaj oczywiście pewnie jeszcze o tym wątku można by dużo mówić, ale jeszcze mamy kolejne przypadki. Tak, tutaj przypadek pierwszy był. I tutaj krótkie podsumowanie, jak sobie radzić w tej sytuacji. No, odwoływać się do tych zasad, które właśnie powinniśmy sobie ustalić, ale też rozczłonkowywać, ustalić te pojęcia, co tak naprawdę stoi za tymi terminami, które taki uczeń tutaj głosi. Czy on w ogóle rozumie to pojęcie i jak je rozumie właśnie, co za tym stoi, dopytać. Uważność na to, żeby nie stać się stroną w konflikcie, tylko właśnie starać się mediować, moderować tę dyskusję. Właśnie tutaj to, co już było mówione wcześniej, czyli nazywać fakt, że została wypowiedziana opinia, tak? Ten uczeń konkretny wypowiedział opinię, ale może ktoś ma inną, to są jakieś inne opinie w tej sprawie. Odwoływać się też do tych zasad takich ogólnych jak konstytucja i te narzędzia, o których mówiła Agnieszka, tak? Piramida nienawiści, aplikacja 10 kroków, karty dotyczące dyskryminacji CEO, które padły na... Już na czacie zostały wrzucone linki, więc możecie sobie je pobrać i też zapytać na koniec powrót do ucznia, zapytanie jego o refleksję, tak, czy po tym właśnie coś się odbyło, po tej dyskusji coś się zmieniło, ale też uszanować, jeśli ten pogląd się nie zmienił. Drugi przypadek, trochę podobny, ale tutaj też może w innym tym kontekście właśnie i tutaj też już pada, że w wielu też waszych klasach są osoby o poglądach takich narodowych, nacjonalistycznych i właśnie głoszą te poglądy. I podczas właśnie lekcji, której był omawiany temat patriotyzmu, to też jest wątek, który się w HiCie pojawia, zresztą nie tylko nie w jednym zagadnieniu, on jest w kilku miejscach. Patriotyzm, nacjonalizm, ksenofobia, ujawniania różnic, tak? Pokazywania tego, jakie są różnice pomiędzy tymi pojęciami. Jeden z uczniów właśnie się do tego odniósł, wygłosił przemowę, że właśnie nacjonalizm to jest patriotyzm, że powinno się uznawać wyższość swojego narodu nad innymi, że osoby, które mają inne pochodzenie niż polskie, nie mogą być polskimi patriotami. No a właśnie jeszcze jesteśmy w tej sytuacji, jak wiele z was, że w klasie są obecne osoby właśnie niepolskiego pochodzenia, ukraińskiego, uchodźcy wojenni, jeden chłopiec pochodzenia wietnamskiego, czyli no, słyszą to osoby, które no, nie są tymi Polakami, czyli to przez tę przemowę są de facto wykluczone jakby z tej tutaj wspólnoty. Jak sobie z tym poradzić? Jakbyś sobie, Maćku, z tym poradził? Czasem sobie radzę. Nie muszę trybu przypuszczającego używać. No właśnie, jak sobie radzić? Czasem się to zdarza.
No, proszę Państwa, ja to radzę sobie przez takie znowu otwieranie tej przestrzeni, bo we mnie, mam to szczęście, że we mnie nie ma jednej definicji patriotyzmu, więc mogę się po prostu tym podzielić. W znaczeniu takim, że zadać po prostu pytanie o to, jakie są oblicza tego patriotyzmu. Tyle, ile osób w klasie, tyle może być definicji. I tego typu postawy, ja to w zasadzie mam taką metodę i ona się u mnie sprawdza, że nie do końca odnoszę się do tego, co zostało wypowiedziane na początku, bo gdzieś jak szerzej trochę wejdziemy w ten temat, to często ta wypowiedź no, zostaje, wraca do nas, ale już troszeczkę z głębszą refleksją. Ja zapraszam uczniów do takiej dyskusji, jak wygląda patriotyzm, jak może wyglądać dla dziś w szkole przy okazji edukacji wczesnoszkolnej, tam gdzie są symbole narodowe. Czy to jest taka definicja patriotyzmu, która w nas zostaje? Ja często takie pytanie zadaję. No i uczniowie mówią, no tak jest, coś tam, ale czegoś brakuje. No mówię, a czego brakuje? A patriotyzm, a postawa na przykład, czyli co to znaczy postawa patriotyczna? Tutaj coraz więcej głosów wśród uczniów jest związanych z taką edukacją globalną. Coraz więcej osób rozumie też takie proekologiczne postawy, włącza też to do definicji patriotyzmu. Ja prowadząc tego typu zajęcia, otwieram bardzo szeroką przestrzeń patriotyzmu, zachęcam w drugim kroku do stworzenia własnej definicji patriotyzmu, żeby każdy gdzieś spróbował określić sobie, w jakim kierunku chce iść jako patriota, czy w ogóle te wartości są dla niego ważne. Jeśli tak, to jaki sobie wyznacza kierunek w tej kwestii patriotyzmu. I tutaj na końcu, w zależności od grupy, momentu, w którym jestem z daną klasą, zastanawiam się nad kompozycją takich zajęć. Czy to ma być kompozycja zamknięta, gdzie ja właśnie chcę dodefiniować coś albo wyjść od jakiejś definicji, zamknąć tę dyskusję, czy stać mnie w cudzysłowie na kompozycję otwartą, żeby uczniów zostawić jednak z ich takim początkiem bycia w tym myśleniu o patriotyzmie. To już naprawdę bardzo indywidualna kwestia, jaka jest grupa i do czego ten temat patriotyzmu jest potrzebny. Ale zachęcam Państwa do tej refleksji na temat kompozycji otwartej a patriotyzmu. Dzięki. Aga, czy tutaj byś coś dodała od siebie? Tak. No znowu podstawa debaty oksfordzkiej, czyli właśnie to ustawianie pojęć, ale ja Macieja bardzo podziwiam, że jesteś w stanie w ogóle być taki otwarty, taki spokojny i taki akceptujący, bo ja czuję często i podejrzewam, że część z Państwa tak samo z tym się boryka, mam nadzieję, wesprzyjcie mnie, że jest we mnie taka niezgoda, jak słyszę takie rzeczy, tak, na lekcji, tym bardziej w kontekście tych klas, które stają się coraz bardziej wielokulturowe i ja jednak nie odmawiam sobie na przykład rozmów indywidualnych, spokojnych, też staram się być taka bardzo empatyczna i trochę się jednak odwołuję, nie wiem, czy robię dobrze, tak mi mówi intuicja, do tego, że zobacz, głosisz taki pogląd, a w ławce siedzisz z osobą, która może się czuć z tym, no właśnie jak sądzisz, nie? Jakie to może wywołać emocje. Też przy tym trzecim przykładzie może szerzej powiem o też kilku narzędziach, które można zastosować, które zaraz omówimy. Albo staram się nieładnie trochę przekierować myślenie o patriotyzmie też w kierunku bardziej takim obywatelskim, że to jest dla mnie, czuję się tak bezpieczniej, też ja jako nauczycielka, to jest być może to, o czym Maciej mówiłeś na początku, na ile ja jestem gotowa, tak, gdzie są gdzieś tam te moje granice, ja się czuję bezpieczna, kiedy o patriotyzmie w kontekście obywatelskim rozmawiam, bo zazwyczaj do tej pory albo zawsze było pole do dyskusji i odciągnięcie trochę od tych postaw takich bardzo, po to też, żeby nie padły za mocne słowa na lekcjach, które mogą kogoś zranić, to odciągnięcie czy przekierowanie na tą postawę taką właśnie obywatelską, a często tak oni to postrzegają,
i podają takie przykłady w ogóle oderwane od narodowości w pewnym momencie, czyli na przykład taki lokalny patriotyzm nam się pojawia, to akurat w Wielkopolsce my umiemy w lokalny patriotyzm i może też te nasze doświadczenia jako Wielkopolan są ciekawe i zawsze w jakichś klasach znajduję sojuszników, sojuszniczki takiej dyskusji, czy konsumencki patriotyzm, czy właśnie taki obywatelski, to jakby dla mnie są takie to obszary trochę bardziej bezpieczne, ale jednak to ingeruje, więc wiem, że to nie do końca pewnie wszyscy się zgodzą z takim podejściem, ale dyskusja oczywiście w ogóle o patriotyzmie, czy takie swobodne pisanie tekstów, takie potoki myśli, że tak powiem, po to, żeby oni się też wyprztykali z tej swojej wizji i taką wskazówkę, którą już powiedziałam ostatnio, dziecko chce być dobre, Korczak mówił, pozwól mu, jak nie umie, to mu pokaż i tak dalej, więc zdaję sobie sprawę, że często przy tych postawach, zwłaszcza takich skrajnych, radykalnych czy szowinistycznych, padło tutaj na czacie, wymaga to wiele cierpliwości, ale chcę wierzyć, głęboko wierzę w to, że jak się spokojnie rozmawia, tłumaczy i odwołuje do jakichś osobistych doświadczeń, to jesteśmy w stanie być może w ten sposób, żeby chociaż trochę przemyśleć nawet sposób formowania poglądów, wpłynąć. Z drugiej strony mam też świadomość, że nie uratujemy każdego i być może czasami trzeba przejść nad tym do porządku dziennego, choć dla mnie to osobiście jest bardzo trudne, ale to takie moje osobiste doświadczenie. Dzięki. Tu ten przypadek właśnie, myślę, dość częsty, tak, czyli takie poglądy nacjonalistyczne. Tutaj te zebrane punkty, które ja już nie będę przechodził przez nie ze względów czasowych, to bo chciałem jeszcze przejść do tego przypadku trzeciego, który jest trochę inny, ze względu na to, że to też często się z tym możemy właśnie spotkać, że nie staje ktoś i nie mówi wprost, tylko właśnie dzieją się takie śmieszki w klasie, jakieś docinki, ale nikt nie powie tego. I tutaj właśnie sytuacja rozmowy o prawach człowieka, w przypadkach łamania praw człowieka zostały podane różne przykłady grup mniejszościowych, których prawa często są łamane, i kobiety, i właśnie osoby LGBTQ+. I kiedy nauczyciel właśnie podawał te przykłady z klasy, padały jakieś śmieszki i docinki, dawało się słyszeć na przykład he-he pedały, czy być może również inne obraźliwe słowa. No, nikt nie zgłosił się do wypowiedzi, ale cała klasa oczywiście słyszała, że takie docinki gdzieś tam padała, część chichotała, część pewnie nie zgadzała się z tym, no ale nikt nic nie powiedział. Czyli no, nie ma takiej jawnej konfrontacji, ale no, słyszymy, że coś się dzieje. Co w tej sytuacji ty, Agnieszka, robisz w takich sytuacjach? Często z takiego mojego doświadczenia niestety wynika, że te wszystkie trzy przypadki dotyczą podobnych osób, więc czasami wiemy już, po kim ewentualnie możemy się takiego zachowania spodziewać i może zacznę kontrowersyjnie, ale jeżeli to jest uporczywe, to w pewnym momencie nie daję temu sceny, to znaczy to była dla mnie wielka nauka i bardzo długa droga przy jakby moim podejściu, tak, i mojej wrażliwości, że nie wszystko ja muszę skomentować i czasami być może też obserwuję, jak reaguje klasa i bardzo często zdarzało mi się, że klasa też w pewnym momencie była tym zmęczona i tym, że ja za każdym razem jeszcze wracałam, dobra, to zróbmy to ćwiczenie, tamto, siamto, tak, to po prostu my musimy wyczuć, czy w ogóle jest jeszcze sens w takim znaczeniu, czy to nie jest taka już typowa prowokacja, czy to nie jest po prostu tylko po to, żeby coś powiedzieć, tak? Więc być może czasami nie warto tego gdzieś tam nagłaśniać, ale jeśli chcemy, ja chcę dosyć często, to takie ćwiczenia odwołujące się do empatii dla mnie wydają się całkiem ciekawe, czy ważne, albo takie techniki trochę dramowe, to znaczy to takie słynne wchodzenie w czyjeś buty, spróbuj nazwać, jak może się czuć osoba, która coś takiego słyszy, spróbuj się zastanowić, co jeśli tą osobą jest na przykład twoja siostra albo twój brat, bo to zawsze też ściągnięcie znów do tego osobistego doświadczenia oczywiście zmienia nam perspektywę, ja dosyć często to robię.
Też chętnie się dowiem, co Państwo sądzicie jakby o tej metodzie. Ja lubię korzystać na przykład z takiego koła emocji czy uczuć, czy mapy emocji, albo z gotowców nawet, albo taką, którą tworzymy i zaznaczamy po prostu, jak może czuć się osoba, tak, jakie emocje może mieć, która słyszy takie komentarze. I tam na przykład można zaznaczyć, nie wiem, lęk, tak, albo groza, albo wstręt, tak, albo no i różne, tak. I te osoby jakby mają się zastanowić, co może odczuć osoba, która jest tego świadkiem, a na przykład jej to dotyczy. I takie odwoływanie się do empatii, do takiego uniwersalnego doświadczenia w ogóle wykluczenia, to znaczy, że każdy z nas może być wykluczony z jakiegoś względu, często dosyć działa, tak mi się wydaje, znów sprowadzenie tego do jakiegoś osobistego doświadczenia. Pamiętam też, kiedyś miałam bardzo taką, to już było lata temu, miałam bardzo trudną sytuację właśnie na tym tle w klasie i akurat wyszła duńska kampania społeczna, która się nazywa My i Oni. My i oni, co się stanie, kiedy przestaniemy szufladkować ludzi dokładnie. Jak wpiszecie to sobie w YouTube, to znajdziecie. I to jest taki eksperyment, w którym wchodzą na salę czy w sali różne grupy ludzi. Na pierwszy rzut oka czymś, coś ich łączy, czy wiele ich łączy. Na przykład są grupami zawodowymi, być może prezentują tą samą subkulturę, być może wiek ich łączy. No i zadawane im są pytania, kto jest na przykład od takich bardziej neutralnych po coraz takie głębsze, typu kto jest rodzicem dziecka na przykład adoptowanego, przysposobionego. I nagle się okazuje, że z tych wszystkich grup wychodzą pojedyncze osoby. Mocne, kto był prześladowany w szkole, a potem, a kto prześladował kogoś innego w szkole. Jak wychodzi taki chłopiec, który właśnie był takim prześladowcą i on płacze, to gwarantuję Wam, że pół klasy Waszej też płacze na tym. Ja w ogóle już jak mówię o tym, to mi się chce płakać, tak? Ale mocne, wspaniała rzecz, która właśnie odwołuje się do empatii i też chcę wierzyć, że gdzieś tam w tym serduszku zakuje również kogoś, kto taką postawę prezentuje. Fajne narzędzie i na lekcje wychowawcze i myślę, że na hit, jeśli takie tematy bardziej tabu gdzieś tam się pojawią, plus jakieś rozmowy indywidualne, gdzie odnosimy się znów do tych uniwersalnych praw człowieka. To jest moja taktyka. Dzięki, Aga. Maćku, co byś dodał? No ja to bym dodał, że ostatnio miałem doświadczenia takich rozmów, gdzie padały takie informacje i tak zauważyłem takie warstwy. Ta pierwsza warstwa śmieszków i docinków i jakichś nieprzyjemnych sformułowań. Dla mnie to taka warstwa sztamy, że trzymamy się czegoś i haha, utrzymujemy jakiś porządek. I nie ukrywam, że miałem jakiś czas temu taką grupę, gdzie postanowiłem nie tylko ten temat poruszyć, ale przepracować z grupą ten temat. I druga warstwa to było takie, ja byłem tak szalenie już nastawiony na nie wiadomo jakie kontrowersje w pracy z tą grupą. Natomiast czułem takie rozczarowanie, bo to było powielanie tak naprawdę zasłyszanych opinii takich publicznych. To był dyskurs taki, mówię, Jezus, serio, to jest to, na to, tyle energii, wysiłku poświęciłem, żeby grupę przygotować, żebyśmy mogli o tym rozmawiać. Więc druga warstwa, nazwałbym ją może dyskurs łamane na nuda, bo to było powielanie po prostu, a trzecia warstwa było dzielenie się właśnie to, o czym Agnieszka powiedziała. Sami członkowie grupy zaczęli dzielić się doświadczeniem, że oni w sumie mają znajomych, że ci znajomi to mają też swoje opinie na ten temat, że tam wewnętrznie to w zasadzie to się niczym tam nie różni i tak dalej i że to jest tak jakby sprowadzenie w tej trzeciej tak naprawdę to było dla mnie ogromne zaskoczenie i tutaj poczułem, że ogromną mądrość młodzieży, że w zasadzie z tego miejsca już osobistych doświadczeń, relacji, to z tego miejsca naprawdę można było stworzyć nową kulturę, nowy język. Myślę, że tutaj też zauważyłem, mówiąc o tej drugiej warstwie, tam po prostu brakowało też umiejętności pewnych, jeśli chodzi o język, nazywanie, jest taka przepaść między osobistym doświadczeniem ucznia, który ma na przykład jakąś tożsamość albo przyjaciół z tożsamością, a tym, co dzieje się w dyskursie publicznym. I tutaj tak naprawdę jest też
ciekawa praca i obszar do dyskusji. Ponieważ wiem, że czas nas nagli, to ja zatrzymam się w tym momencie. Dobrze, to jeszcze widzę, że honorata chce coś dodać, tak bardzo krótko. To jest to, co, o czym chcę powiedzieć, tak naprawdę wynika z mojego takiego doświadczenia pozalekcyjnego, to znaczy ja kilkakrotnie prowadziłam duże projekty dotyczące nauczania o Holokauście. Jest takie zdanie, które czasem można usłyszeć, że Holokaust ma wielką przyszłość. W tym sensie, że w tym nauczaniu to jest taka pigułka, to jest ludzkość w pigułce. Tak naprawdę tam znajdziemy odzwierciedlenie większości problemów, z którymi się zmagamy do dzisiaj. I Agnieszka już mówiła o 10 etapach ludobójstwa według Stantona, więc myślę, że to jest do rozważenia oczywiście. Biorąc pod uwagę, ile w dyskursie publicznym w tej chwili się słyszy o różnych tego rodzaju zjawiskach, tak? Cała masa hejtu i mowy nienawiści przeciwko różnym grupom, może warto byłoby poświęcić jedną lekcję czy dwie lekcje na to, żeby pokazać, jak taki mechanizm działa, bo jego on będzie do nas wracał, tak? Przez 2 lata uczenia hitu to będzie do nas wracało. Pokazać, że tak jak powiedział Turski w Auschwitz, że no to Auschwitz nie spadło z nieba, tak? Ono ludobójstwo nie zadziałało się wtedy, kiedy uruchomiono pierwsze komory gazowe i piece krematoryjne. Więc to jest chyba niezłe i w ogóle zachęcam, ja wiem, że w hicie tego nie ma, bo hit jest powojenny, ale zachęcam, żeby spróbować sięgnąć do przykładu Holokaustu, bo tam mamy i niepełnosprawnych, i mniejszości etniczne, i mniejszości wyznaniowe, i osoby nieheteronormatywne. W zasadzie sporą część grup, które są do dziś przedmiotem rozmaitych ataków. Więc są bardzo dobre źródła, wielka książka Pasła Cegła, wydana przez Uniwersytet Jagielloński, źródła do nauczania o Holokauście, bardzo wszechstronnie zrobione. I można na tym tam znaleźć naprawdę dużo ciekawych tekstów, rozmaitego i źródeł pierwotnych, i opracowań, i komentarzy, bardzo refleksyjnych, dobrych rzeczy, więc tutaj zachęcam. Michał, chyba jeszcze powinniśmy Dzięki. Powiedzieć, że można do nas pisać na nasze adresy mailowe. Można, nieustająco można. To tak, ale jeszcze zanim to chciałem, znaczy tak, tutaj już chciałem domknąć ten temat tak, trudnych schematów i jak sobie z nimi radzić. Myślę, że bardzo dużo konkretnych wskazówek padło. To staraliśmy się też zawrzeć na prezentacji. Prezentację do Państwa jeszcze wyślemy po dzisiejszym webinarium, też na czacie na bieżąco wrzucaliśmy te narzędzia, które padały. Można sobie jeszcze ten czat przejrzeć i sobie skopiować różne filmy. Tutaj też dziękujemy po pozostałym osobom. Tutaj o film przez panią Magdalenę zaproponowany i też, no tak, uwagi, więc dziękujemy. Ale jeszcze na koniec chciałem zapytać Agnieszkę o wątek taki, który jest dla nas ważny i który na pewno pogłębimy jeszcze w osobnym webinarze, czyli jak w no, podstawie programowej, która jest bardzo wiedzowa hitu, która jest przepełniona dużą ilością takich treści historycznych, no, faktowych, bazuje właśnie, no, mało jest tych treści dawnego WOS-u, nam zależy na tym, żeby właśnie tę edukację obywatelską jednak przemycać, gdzie się da, i to też w naszych materiałach proponujemy, ale czy ty możesz się podzielić jakimiś swoimi wskazówkami do tego, jak właśnie tę edukację obywatelską można wplatać na hicie? Jak to widzisz? Jasne. Przede wszystkim edukację obywatelską trzeba wplatać na hicie. Z jednej strony dlatego, że oczywiście uważamy, że to ważne i potrzebne, ale z drugiej strony to jest, przypominam, kompetencja kluczowa, to znaczy kompetencje kluczowe realizujemy i teraz to, że ten WOS nam zabrano czy zniknął, nad czym ja osobiście bardzo ubolewam,
bo dla mnie to był taki ostatni bastion chyba tej edukacji obywatelskiej w Polsce, no to tym bardziej duża nasza odpowiedzialność i nasza duża rola jako nauczycieli i nauczycielek, żeby o tej edukacji obywatelskiej nie zapomnieć. Ja w ogóle serdecznie zachęcam też do przejrzenia sobie takich wskazówek, które też w podobnej koalicji SOS Edukacja, cała też tam działa prężnie. Zrobiliśmy takie wskazówki. Ja zaraz znajdę ten link i podrzucę do edukacji obywatelskiej i metody różne dostosowania partycypacyjne i lista lektur, którą warto sobie przyswoić. Mamy mało czasu, więc powiem krótko. To znaczy, ja jestem przeciwniczką uczenia o demokracji, a raczej zwolenniczką uczenia w demokracji. To znaczy, jeżeli na lekcjach już jest demokratycznie, jest partycypacyjnie, są metody, które są demokratyczne i młody człowiek ma wpływ, to już w ten sposób kształcimy kompetencje obywatelskie. To jest być może truizm, być może coś oczywistego, ale z badań wynika między innymi profesor Violetty Kopińskiej, że wcale nie aż tak oczywistego w polskiej szkole, więc na pewno warto zastosować. Oddać tam odpowiedzialność młodzieży, niech oni realnie wpływają na to, co na tych lekcjach się dzieje. Mówiliśmy o debacie oksfordzkiej, świetna metoda World Cafe, którą ja bardzo lubię też stosować, lubiłam na lekcjach WOS-u, ale myślę, że jest uniwersalna, taka światowa kawiarenka, też znajdziecie mnóstwo opisów tego, jak rozmawiać, też bardzo partycypacyjnie w kółkach, dyskutować na ważne tematy, można przeprowadzać symulacje wyborów, wszystko to znacie, jeśli fajnie uczyliście z zaangażowaniem WOS-u. Myślę sobie, że wszystkie takie tematy historyczne warto robić, ten link do współczesności. To był zresztą taki mój patent już też sprzed wielu lat, że starałam się wychodzić od tego, co ważne tu i teraz. To mogą być bardzo różne preteksty i się cofać. Więc też w granicach takich oczywiście, które sobie ustalicie, to jest, ja to od Maćka biorę totalnie, że jakby ja muszę sama ze sobą ustalić, tak, co ja chcę robić i jak chcę to robić, więc macie na bank zestaw takich tematów, do których macie pewność, że chcecie o nich rozmawiać, więc to mogą być tematy polityczne, jakaś bieżąca sytuacja gospodarcza i tak dalej i cofamy się. Kiedy analizujemy na przykład strajki w PRL-u, zastanówmy się, jakie dzisiaj są możliwości wpływania przez obywateli na decyzje władz. Można je wymienić, można poszukać analogii. Nie trzeba, bo jeżeli boicie się, że zahaczycie na przykład takie tematy, które mogą rodzić jakieś silne emocje typu strajk kobiet, powiedzmy, to nie szukajcie tych przykładów, tak? To od was zależy, ale co można zrobić, że mamy prawo do udziału w strajku, a może możemy napisać petycję, a może możemy mieć inicjatywę obywatelską i tak dalej, i tak dalej. Więc pretekst historyczny do tego, żeby się zastanowić, jak nam się żyje tu i teraz, jak te prawa obywatelskie wyglądają. Fajnie wychodzi porównanie w ogóle konstytucji. Ja kiedyś robiłam porównywanie wszystkich naszych konstytucji i dzieciakom to się bardzo podobało, ale chociażby PRL-owskiej, tak, z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, na przykład pod kątem praw obywatelskich. Ale myślę sobie, że to, co też dzisiaj bardzo ważne, no to kiedy na przykład mówimy o propagandzie, na przykład PRL, czy w ogóle w Hicie w kilku miejscach tam jest takie odniesienie, to warto podyskutować o roli mediów współcześnie, o dezinformacji, bardzo aktualne w kontekście wojny. Więc ta wojna taka dezinformacyjna, która też się toczy niekoniecznie na froncie, no, o tym też młodzież pewnie wie, o fake newsach, fajne narzędzie, które, czy narzędzia dwa, które można podciągnąć pod taką edukację o dezinformacji czy fake newsach, to narzędzia Demagoga, fundacji demagog.pl, oni mają taką grę Fajnie, że wiesz. I teraz ruszyli też z takim projektem kampanii społecznej właśnie o dezinformacji. Tam są takie króciutkie filmiki, to dopiero ma premierę w tej chwili, więc nawet nie przygotowałam, bo dopiero dzisiaj odkryłam, że w ogóle to już ruszyło. Ale jak wejdziecie sobie na Demagoga na Instagramie albo na Facebooku, to takie krótkie filmiki nawet pod lekcje można wykorzystać, albo jest taka gra Get Bad News, czyli tworzenie fake newsów w internecie, jak to działa, jak to działało w przeszłości. Myślę, że mnóstwo jakby możliwości zastosowania. To są takie moje ulubione narzędzia. A przyniosłam jeszcze, żeby pokazać tak, film, z którym ja pracowałam na historii i społeczeństwie, jeśli pamiętacie, był taki przedmiot jakiś czas temu. To jest film Beats of Freedom, ze wolności. Polski film, taki reportaż o młodzieży w PRL-u, a dokładnie o muzykach rockowych i o subkulturach.
cudownie przedstawionym tłem politycznym i gospodarczym. Bardzo neutralnie i fajnie można porozmawiać, jeszcze się odnieść do tego doświadczenia. No właśnie, oni są młodzi, bohaterowie też byli kiedyś młodzi, niestety już nie są, bo część z tych artystów wypowiada się, żyje, działa nadal, tak? Więc to są też takie osoby, które oni mogą kojarzyć gdzieś tam z telewizji. Mówią o tych realiach życia, to jest takie uwspółcześnienie, wyciągnięcie tych wątków, które nas gdzieś tam linkują z tym pokoleniem wcześniejszym. Lubiłam też bardzo robić takie wywiady o realiach, typowo o realiach życia, na przykład w PRL-u, jak waszym dziadkom, rodzicom się żyło, nie wiem, w latach 80., tak? Albo znajdźcie kogoś, kto wam o tym opowie i zastanówcie się, jakie są różnice. To były takie ćwiczenia, które uwielbiałam i które mi się super sprawdzały i było bardzo dużo emocji, bo ja w te historie mikro wierzę i wierzę też, że mają dużą rolę taką więziotwórczą, takie ćwiczenie i przyniosłam dwie książki, już widzę, jak mi czas leci, widzę też twój wzrok, Michał, także pokażę je razem. Książeczka ta dla dzieci, Boguś Janiszewski, Max Skolwider, książka Mury, którą pokazuję do góry nogami z niewiadomych względów, powieść graficzna o różnych murach i dokładnie to samo, tylko w wersji opowiadań, rok 1989, jako pretekst do różnych rozważań o burzeniu murów, między innymi opowiadanie Olgi Tokarczuk, ale nie tylko, z różnych perspektyw krajów byłego bloku wschodniego, o bardzo różnych murach, o bardzo różnych przeszkodach, o bardzo różnym obalaniu tychże murów z bardzo współczesnymi też wątkami, na przykład tematy uchodźcze się tutaj też pojawiają, więc myślę, że jesteście tu w stanie znaleźć dużo inspiracji i kończę, bo ten wzrok mnie tak przyszywa. Także na razie tyle, ale na pewno, tak jak Michał powiedział, będzie bardzo dużo jeszcze spotkań, w których się dowiecie o innych inspiracjach dotyczących tych wątków obywatelskich. Dziękuję. Dzięki wielkie. Nie, no to nie był taki straszny. To było szybkie. Nie był taki straszny wzrok. To było szybkie. Dzięki za tę szybkość. Ale rzeczywiście czas już dobiega nasz końca. Wysłałem na czacie zarówno instrukcję, jak i link do zaświadczeń. Proszę sobie pobrać tę instrukcję. To niestety nie jest już takie proste z pobraniem zaświadczeń. Mam nadzieję, że instrukcja to wyjaśni. Ja niestety nie czuję się jeszcze chyba wystarczająco kompetentny, żeby to zrobić. Jak te zaświadczenia się pobiera, mam nadzieję, że wam się uda. Jeśli nie, no to dawajcie znać. Też informacja od naszej obsługi technicznej, że te zaświadczenia, że najpierw musicie się zarejestrować. Oczywiście na tych zapisach, jeśli ktoś jeszcze nie jest. I dopiero jak już jesteście zarejestrowani, zalogowani, ten link wykorzystać i dopiero wtedy można będzie z aktywności dzisiejszego webinarium jutro, od jutra, nie dzisiaj, więc dzisiaj tych zaświadczeń jeszcze nie ma. Tutaj koleżanka, która się zajmuje, dopiero jutro aktywuje zaświadczenia. Mam nadzieję, że to się uda i zapraszam oczywiście do udziału, zapraszam na kolejne spotkania. Tak jak powiedziałem, będzie to cykl, więc też dawajcie nam znać, piszcie właśnie, jakie tematy być może by was ciekawiły, co jest dla was ważne w tym nauczaniu HiTu, to my postaramy się oczywiście też jest dla nas ciekawe właśnie usłyszeć, czego potrzebujecie, tak? Czego potrzebujecie albo z kim chcielibyście się spotkać. Postaramy się na to odpowiedzieć, a tymczasem bardzo wszystkim dziękuję. Dziękuję naszym panelistom, Agnieszce Jankowiak-Majk, Honoracie Michalak i Maćkowi Wojdynie i życzę wszystkim dobrego wieczoru i do widzenia. Dziękuję Państwu. Dziękujemy.